Pryzmat. Para, Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Czy gry wideo są sztuką? Mimo swojej ogromnej popularności nadal nie są za nią uważane. Mówi się o nich w kategorii jedynie mało rozwijającej rozrywki. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? To w jaki sposób wyobrażamy sobie to, czym jest sztuka, czym ona nie jest, bardzo zależy od kontekstu jej przeżywania i kontekstu jej odbioru. To znaczy mamy takie miejsca i mamy takie obiekty w świecie, które są przystosowane do prezentacji tego, co my nazywamy działalnością artystyczną. Takim obiektem jest chociażby muzeum. Innym takim obiektem może być jakiś zespół wystawienniczy, w ramach którego organizujemy wernisaż, finisaż, wystawę, cokolwiek innego. Znaczy to są miejsca, do których w momencie, jak wejdziemy i przekroczymy próg, to my już wiemy, że obcujemy ze sztuką. Nie jest istotne to, czy tam faktycznie będą wisiały obrazy, które nas interesują, czy to będzie performance, czy to będzie nowoczesna instalacja VR-owa, to będzie sztuka dlatego, że to się znalazło w odpowiednim miejscu. I to jest pierwszy problem z grami wideo i nie tylko. No przecież taki sam problem będziemy mieli z anime, z serialami, z wszystkim tym, co nie kojarzy się z taką sytuacją głębokiego namysłu, bo przypominam, że literatura taki obiekt oczywiście do swojej dyspozycji ma. Może być to slam poetycki, może być to kawiarnia literacka, może być to wreszcie jakiś festiwal książki. Teraz będzie w Krakowie festiwal Konrada za moment, na którym oczywiście nie ma nic związanego z kulturą popularną, jak zawsze, mimo że my na to spłacimy wszyscy jako podatnicy. I wreszcie oczywiście są biblioteki, prawda? Naturalnie pojawiają się także mediateki, w których są i no, w szczątkowych przypadkach zbiory związane z grami wideo, ale to jest podstawowy, myślę, problem. Problem częściowo infrastrukturowy, a z drugiej strony problem czysto kulturowy, to znaczy dyskurs, który jest kreowany przez instytucje kultury, Ministerstwo Kultury, wydziały kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filologię różnego autoramentu, krytyków literackich, wreszcie czasopisma kulturalne, dodatki do gazet codziennych nawet, które są dodatkami kulturalnymi, tam wszędzie nie będziemy mieli gier wideo. Tu ludzie głupi nie są. Wyciągają wnioski, obserwując to, nawet jeżeli to się dzieje podświadomie i podprogowo, to widzą, że w tych kontekstach nie mówi się o grach jako o sztuce, a zatem na pewno sztuką nie jest żadna gra wideo, którą oni znają. No i na to się oczywiście nakłada drugi poziom, to znaczy problem z rozrywką, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przestrzeń zabawy czy przestrzeń rozrywki to nie jest przestrzeń wysokojakościowych wrażeń artystycznych i to jest problem, z którymi się zmagali już badacze literatury dziecięcej. Akurat świeżo miałem okazję być w Poznaniu na festiwalu pod tytułem Biennale Sztuki dla Dziecka, gdzie usiłuje zmieniać się właśnie ten paradygmat i walczyć z tym przeświadczeniem, że dla dziecka nie tworzy się sztuki, bo oczywiście, że się ją tworzy, ale problem polega na tym, że stygmat pozostaje cały czas i ludzie myślą, że ta przestrzeń zabawy jest wyłączona z tego obiegu artystycznego głównego. No i oczywiście nie muszę mówić, że gry wideo są silnie kojarzone z odbiorcą dziecięcym cały czas. Mimo że, i to jest zabawne, średnia wieku gracza, o czym znowu mało kto wie, to jest między 32 a 34 lata w tej chwili. Bo paradoksalnie najmłodsze pokolenia nie są wytrawnymi graczami w znaczeniu erudytów, którzy sobie wybierają gry, które ich interesują, tylko po prostu to jest jedno z mediów, którym się interesują i mam wrażenie, że ten okres początkowego, gwałtownego zainteresowania grami i kulturą gamingową, który był w latach 90., wczesnych 2000, teraz w naturalny sposób wyhamowuje i będzie wyhamowywał, im bardziej gry wideo będą krzepły jako medium w społecznym odbiorze. Co jest wyjątkowego w tym medium, jakim jest gra wideo? No przede wszystkim to, że gra wideo ma w sobie możliwość czy potencjał na realizację komunikatu w dowolnym z dostępnych tam mediów. Może być to literatura, w grze wideo możemy przeczytać książkę. Może być to komiks, w grze wideo możemy przeczytać komiks. Świetnym przykładem jest The Fall of Max Payne, albo w przypadku kontynuacji Maxie Payne 3 są takie tarantinowskie podziały ekranu, które przypominają kartusze komiksowe. W grze wideo możemy obejrzeć serial. Takim przykładem jest Quantum Break, gdzie swoją drogą zagrał ten sam aktor, który gra Littlefingera, nigdy nie pamiętam, jak się nazywa niestety, a to świetny aktor jest.
Więc mamy do czynienia z serialem, tak? No, to było dosłownie w ten sposób zrealizowane, że był fragment gry i potem odcinek serialu. W grze wideo możemy obejrzeć film i filmoznawcy analizują to swoją drogą. Chodzi oczywiście o cutsceny, czyli przerywniki filmowe, które się w grach pojawiają. A zatem wymieniłem większość charakterystycznych, popularnych i dostępnych dzisiaj mediów, z których wszystkie możemy zrealizować w przestrzeni świata wirtualnego w dowolnej grze. I to wcale, żeby było śmieszniej, nie takim kosztownym sumptem, z tego prostego względu, że w grze wideo to, co generuje koszty zwykle, to to, co właśnie wyróżnia to medium, a mianowicie na drugim poziomie interaktywność. Żadne inne medium nie jest aż tak interaktywne, a wszyscy artyści przez wszechwiecza marzyli o tym, żeby media ich były interaktywne. Dadaiści przygotowywali szufladę z podciętymi kawałkami, z których możliśmy sobie utworzyć potencjalnie wiele wierszy, przynajmniej tyle, ile zostało zapisanych w tych wszystkich skraweczkach papieru. Jeżeli chodzi o film czy inne tego rodzaju media, również tego rodzaju próby były podejmowane, oczywiście na troszeczkę mniejszą skalę, bo literatura jest bardziej elastyczna na przykład niż medium filmowe, no ale chociażby w przypadku seriali czy animacji, anime, mamy to do dzisiaj, to znaczy sezon kręci się w taki sposób, żeby można było potencjalnie dokooptować do tego dowolną liczbę sezonów, w zależności od tego, czy ludziom się to spodoba, czy nie, więc ta elastyczność jest tutaj troszeczkę większa, ale w grze wideo i tak zawsze będzie największa, więc w tym sensie, nie w sensie waloryzacyjnym i wartościującym, gry wideo są medium doskonałym, ponieważ zawierają w sobie wszystkie inne media. Żeby też projektować dobrze gry wideo, trzeba poznać atuty wszystkich tych mediów, czyli poznać atut literatury, którym jest niewątpliwie możliwość kondensacji treści. Możemy relatywnie szybko przedstawić bardzo skomplikowane rzeczy w ten sposób, bo tak się nas uczy komunikować, prawda? Oprócz tego komiks, najbardziej dynamiczna z kolei akcja, przedstawienie emocji w wyjątkowy sposób. Tutaj też anime się bardzo przydaje, które jest wybitnie swoiste pod względem tego, jak komunikuje emocje drugiego człowieka, nawet jeżeli te emocje są abstrakcyjne. Wreszcie film jest bardzo dobry wtedy, kiedy chcemy człowieka powolutku i spokojnie zanurzać w świat i bardzo prosty, powolny ruch kamery w głąb kadru chociażby, jedna z podstawowych technik zanurzania nas, bardzo oddziałująca na naszą percepcję, wykorzystywana skądinąd wielokrotnie w grach wideo, tak samo jak jest wykorzystywana w filmach, bo gry wideo też muszą kadrować jakoś obraz, też muszą wykorzystywać ruch kamery jako narratora. A zatem wiedza z tych wszystkich mediów jest konieczna do tego, nie tylko żeby dobrze projektować grę, ale także żeby być jej świadomym odbiorcą. A zatem kompetencje, o jakich powinniśmy mówić w odniesieniu do gier wideo, są gigantyczne, żeby oczywiście poznawać to medium w jego całej rozciągłości, bo możemy czytać po wierzchu, jak każde inne, ale w momencie, w którym chcemy rzeczywiście poznać gry jako takie, to musimy patrzeć na nie wielowarstwowo. Dlatego często badacze gier mówią o tym, że gry wideo są multimodalne, w tym sensie, że mają różne tryby komunikacji, modes po angielsku, stąd ta modality, modalność. I te tryby komunikacji w innych mediach oczywiście też występują, ale w ograniczonym stopniu. W literaturze możemy mieć ilustrację albo okładkę książki, prawda? Ale ona będzie miała funkcję, no właśnie, ilustracji. Bardzo często, rzadko się zdarza tak, żeby istotna była ilustracja dla zrozumienia treści, choć czasem oczywiście jest to konieczne. Przypomnę, zmieniam sobie Dana Browna i kod Leonarda da Vinci, gdzie jest przedstawiony ambigram, czyli taki symbol, który się czyta w lustrzany sposób z dwóch stron. No i ciężko jest to opisać, prawda? Ja prawdopodobnie to zrobiłem w tej chwili bardzo nędznie, a w przypadku ilustracji jesteśmy w stanie to zrobić momentalnie. I to jest przykład multimodalności, ale bardzo zredukowany. W grze multimodalność, weźmy sobie najprostszy przykład, pewnie kojarzony przez większość ludzi, Wiedźmina, będzie realizować się następująco. Po pierwsze, film wprowadzający, czyli film. Po drugie, komiks, ponieważ pojawiają się tam kadry komiksowe. Po trzecie, sceny dialogowe kadrowane dokładnie tak samo jak w filmie. Kamera na jedną postać, kamera na drugą postać, ale co się pojawia u dołu ekranu? Dialog. W związku z tym mamy medium literackie, które pojawi się również w bestiariuszu i we wszystkich innych uzupełnieniach literackich, które znajdziemy w świecie gry. Oprócz tego mamy jeszcze mapę, która jest kolejnym medium i pozwala nam na reprezentację kartograficzną świata. Następnie będziemy mieli oczywiście ilustracje, bo w bestiariuszu pojawią się także ilustracje poszczególnych monstrów, które się tam zgodnie z nazwą bestiariusza pojawiają. To oznacza, że potrzebujemy bardzo dużo wykwalifikowanych artystów i specjalistów, żeby sprawić, że te wszystkie elementy ze sobą będą korespondowały i rozmawiały. To nie jest takie proste. Na sam koniec naszej rozmowy muszę zapytać, dlaczego tak bardzo lubisz jamniki?
To są najbardziej niezależne spośród psów. Ewolucyjnie jamnik został przystosowany do tego, żeby podejmować decyzje sam, bo był tresowany do polowania na lisy i borsuki. W związku z powyższym, ponieważ te zwierzątka miały taką tendencję do tego, żeby zasypywać jamę, miały dwa wyjścia, jamnik musiał sobie poradzić sam. To był jedyny pies, który sobie radził bez myśliwego. Normalnie psy myśliwskie współpracują z myśliwym, a jamnik nie. No i rozwinął niezależność, którą bardzo cenię. U wszystkich, ale także u psów.